Troszeczkę. No tak właśnie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moim kolejnym gościem jest pani trener Edyta Daszkiewicz. Witamy serdecznie. Pani Edyta reprezentuje Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Oświęcimiu. Jest też przedstawicielem drużyny tego popularnego u nas w Oświęcimiu konarskiego. Witam tutaj tak oficjalnie. Miło mi Was oczywiście gościć na naszej lidze. Mamy kilka pytań, takich związanych przede wszystkim może z podsumowaniem tych meczy minionych, bo właśnie przed chwileczką skończył się Wasz mecz z zespołem z Zatora. Poprzednio graliście, i to też był zwycięski mecz, graliście z Salezjanami, tak? Chociaż ten mecz z Salezjanami był taki, można powiedzieć, bardziej do pewnego momentu na styku, tak? Poprosiłbym Cię o kilka słów takiego podsumowania tych meczy. Z Waszej perspektywy, jako drużyny, jako zespołu, jako szkoły. To ja tak, chcę wszystkich również serdecznie przywitać. I podsumowaniem meczy, tak? Poprzedni mecz faktycznie graliśmy nieustająco na styku z Salezjanami. Był ciężkim meczem dla nas, oprócz tego, że był ciężkim meczem dla nas tak fizycznie, bo całkowicie inne boisko, to jeszcze był ciężki psychicznie. Pierwszy mecz i tak naprawdę wszystkie mecze gramy pierwsze. Ale na szczęście chłopcy się spisali. Grają z chwili na chwilę albo z meczu na mecz coraz lepiej. Nabierają pewności siebie. I tyle mogę powiedzieć na temat tego, na temat gry na poprzednim meczu w Chemiku. Natomiast dzisiaj spisali się rewelacyjnie. Chciałabym naprawdę wszystkich pochwalić, dlatego że wykonali wszystko, o czym do nich mówiłam. Reżim taktyczny był zachowany w 100%. Tyle. Ja tu tak dodam od siebie, też obserwuję oczywiście postęp gry zawodników i to, proszę Państwa, widać jakby z meczu na mecz, który się rozgrywa. Tu taki mój drobny apel oczywiście do wszystkich zawodników i również do zawodników konarskiego. Słuchajcie, pani trener, trenujcie z panią trener. Naprawdę każde zajęcia, każde SKS-y są mega cenne. Ja tutaj pozwoliłem sobie na taką krótką rozmowę z trenerką i mam nadzieję, że to uskutecznimy. Ja jako organizator na pewno postaram się dla Was, chłopcy, ufundować nagrody, ale warunkiem tych nagród będzie przejście testu sprawnościowego, który, mam nadzieję, pani Edyta Wam zrobi na najbliższym SKS-ie. I żebyście nie myśleli, że to będzie taki test, który, powiedzmy, jakby zdyskwalifikuje pozostałych, bo ktoś lepiej biega, to nagroda będzie przyznawana i każdy o tą nagrodę będzie się mógł ubiegać, ponieważ nagroda będzie przyznawana za największy postęp. Nie za czas, w którym Wy wykonacie ten test, tylko za największy postęp, jaki osiągniecie od dzisiaj, mogę powiedzieć, do zakończenia tej ligi. Czy pani trener się zgadza z takim konkursem? No tak, ustaliliśmy ten konkurs razem i to dosłownie przed chwilą. Oczywiście, że się zgadzam. Myślę, że chłopcy bardzo chętnie podejdą do tego, zrobimy testy. No jest tylko problem z SKS-ami, tak? Bo właśnie skończył się projekt Szkolnego Klubu Sportowego Małopolskiego i ten projekt skończył się 15 grudnia. Nie wiadomo, czy będzie w ogóle realizowany w przyszłym roku, więc tak naprawdę stoimy pod znakiem zapytania dodatkowych godzin i dodatkowych zajęć dla uczestników. Myślę, że dotyczy to wszystkich szkół tutaj. I to jest ogromny kłopot. Co nie jako organizatorowi i człowiekowi kochającemu sport wszelkiej maści, wszelkiego rodzaju, pozostaje tylko zaapelować do wszystkich włodarzy, ludzi, którzy są jakby władni uruchomić te SKS-y. Naprawdę, mówiłem to już kiedyś przy okazji jakiegoś turnieju, nie oszczędzajmy na sporcie, proszę Państwa, bo każda oszczędność na sporcie to odbija się później na zdrowiu naszego społeczeństwa, a naprawdę koszt tych SKS-ów jest, podejrzewam, śmieszny w porównaniu do leczenia później tych ludzi, tak? Tak, dokładnie. No. Także wiadomo, my ze swojej strony tak czy inaczej przychodzimy dodatkowo, ale
Wtedy, kiedy jesteśmy wynagradzani, to nam dużo lżej przyjść i coś zrealizować. Na pewno. Natomiast co do zdrowia, tak? Sport, no to jest podstawą, ruch jest podstawą zdrowia i psychicznego, i fizycznego. Takim celem, proszę Państwa, jest też organizacja tej ligi, po to, żeby się chłopcy ruszali, angażowali w każdy rodzaj i formę tego sportu. Tu akurat nie, ja jestem przedstawicielem koszykówki. Proszę mi powiedzieć jeszcze krótko, Pani trener, jak Pani ocenia organizację ligi, tak ze swojego punktu widzenia? Teraz będę tak łechtać organizatorów. Na samym początku, no wiadomo, zebrania organizacyjne, wszelkiego rodzaju ustalenia, wszystko to się toczy, to powolutku, ale to nabiera rozpędu i to wygląda, że ta liga to będzie naprawdę rewelacyjnym pomysłem dla uczniów szkół średnich, żeby byli zaangażowani w grę, żeby coś chcieli. O niczym innym nie słyszę w tej chwili przy okazji sportu, tylko to, że jest liga koszykówki. Oni wszyscy naprawdę są bardzo zaangażowani i bardzo chcą. Dzisiaj miałam taką sytuację, chociażby podczas tego meczu, każdy chciał wejść. Nikt nie był zmęczony, każdy chciał wejść, każdy chciał grać i każdy był dumny z tego, że może reprezentować swoją szkołę. Pani trener, ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Cieszę się, tak jak podkreślałem we wcześniejszym wywiadzie, dla mnie jako organizatora, to, że chłopcy grają, to, że chcą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w swoich szkołach, to już jest wygrana tej ligi. To jest taka wartość, na której mnie jako organizatorowi najbardziej zależało. Oczywiście współzawodnictwo, które tutaj proponujemy, też jest ważnym elementem. Jeszcze raz chciałbym zaapelować oczywiście do wszystkich i nauczycieli, ale przede wszystkim zawodników. Chodźmy wszyscy na SKS, na wszystkie dodatkowe zajęcia, które organizują Wam nauczyciele. Jak sami zobaczyliście przy pierwszych rozgrywkach, ustanie na pełnowymiarowym meczu jest ciężkie, prawda? Jest naprawdę ciężkie. Trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję, żeby utrzymać się w meczu 4x10 całą drużyną, bo nie mówię pojedynczej osoby, to jest raczej niemożliwe, ale cała drużyna 4x10 w pełnym czasie jest po prostu ciężkie. Dlatego trzeba trenować. Ja myślę, Pani trener, że mamy cel do zrealizowania. Przede wszystkim podniesienie do końca tego sezonu kondycji u wszystkich zawodników. Myślę, że we wszystkich zespołach. Myślę, że tak. U wszystkich zawodników, we wszystkich zespołach. Ja jeszcze chcę wszystkich serdecznie zaprosić. W styczniu jest inauguracja meczu u nas, czyli w LO Konarskim. Mamy sporą widownię, więc zapraszamy chętne osoby, które chciałyby zobaczyć, jak ta liga wygląda, jak się rozgrywają mecze i jaka jest świetna organizacja. Tak, proszę Państwa, ja tutaj za trenerką idę głos w głos, można powiedzieć, i też zapraszam wszystkich naszych widzów, tych oczywiście i przed monitorami, telewizorami. Zapraszam, bądźcie Państwo z nami 10 stycznia, tak, dokładnie w Liceum Konarskim, kto da radę. Zaczynamy najprawdopodobniej od godziny 10, tak? Od 10. Najprawdopodobniej tak, ale na pewno w ogłoszeniu na stronie będzie. Oczywiście pojawią się jeszcze dokładnie plakaty z informacjami i u nas na stronie Kadet Basket Ligi. Zapraszam serdecznie, bądźcie Państwo z nami. Ci, którzy nie dadzą rady, zapraszam do transmisji. Pani trener, ja ślicznie dziękuję za wywiad. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu.